Cały świat świętuje Międzynarodowy Dzień Prawa do Informacji. Również my. Akurat jesteśmy w drodze, jak widać, na zlot fanek i fanów jawności. Co roku organizujemy takie spotkanie, w którym uczestniczą osoby z całej Polski. Dyskutujemy o tym, jak wygląda stan jawności. Co jeszcze, jeżeli chodzi o praworządność i o przestrzeganie prawa w Polsce? W tym roku mamy zaplanowanych dużo sesji, spotykamy się w Truszkowie. Jutro jest Międzynarodowy Dzień Prawa do Informacji i też jutro zaczynamy. Przez dwa dni będziemy dyskutować o tym, co jest właśnie w jawności, co ze slapami, jak można temu przeciwdziałać, jak binnować wyborów, jak wykorzystywać prawo do informacji w swoich działaniach lokalnych. Będziemy się dzielili, ponad setka osób z całej Polski przyjeżdża, bo po to właśnie, żeby świętować jawność, świętować to, co robimy na co dzień i tak naprawdę dzielić się tym, jak pilnujemy naszych tematów, jak pilnujemy władzy i jak zmieniamy Polskę, więc to jest świetne wydarzenie już za kilka godzin, a dziewięć dla oficjalne otwarcie, czyli właśnie więc prawa do informacji. Druga rzecz, która jest ważna to pamiętajcie, żeby wspierać sieć obywatelską już do Polska mamy nową możliwość wsparcia poprzez SUPI, więc to jest bardzo ważne, żeby różne rzeczy związane z działalnością naszych jawności wspierać. W tym kontekście też zachęcamy do obejrzenia naszego czytania naszego tekstu i też w filmiku zapowiadającego o nagrodach ministerstwa, to jest temat od wielu lat, który i nas wszystkich interesuje i media a my to pokazujemy, zebraliśmy dane, pokazaliśmy, jak odpowiadają ministerstwa. Ten tekst, on u nas na stronie, to jest ważne. I jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji Międzynarodowego Dnia Prawa do Informacji. Również to jest ważne. Oglądajcie nasze media społecznościowe, będzie ogłoszenie nagrody przez Access Info Europe, czyli takiej międzynarodowej nagrody właśnie działań na rzecz jawności. To już dzisiaj rozstrzygnięcie, czyli w piątek wieczorem, a wszczytacie nasze media społecznościowe. Pozdrawiamy z drogi, i tych, z którymi się widzimy, to już do zobaczenia w Pruszkowie. Świętujmy jawność.